Królowa nieba i ziemi nie szuka swojej chwały, tylko chwały Boga. To Bóg obdarza ją nadzwyczajną chwałą za jej świętość i pokorę, za jej nieustanną miłość do ludzi, za nadzwyczajne piękno jej czystego serca. Paweł Leonik, 22 sierpnia, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym dniu, można powiedzieć, tygodnia i dzielę się z Wami słowem, które też dzisiaj mnie bardzo osobiście dotyka, a słowo na dzień dzisiejszy jest: otóż to takie. Nie myśl tyle o sobie. Ja znam Twoje cierpienie, Twoją tęsknotę całego życia. Wiem i biorę to za tych, którzy nie chcą obcować ze mną, którzy wolą topić swoje dni i lata w powierzchownych doznaniach przyjemności prowadzonych donikąd, a niekiedy do grzechu lub zagłady. Znam Twoje serce i raduję się nim, tak umęczonym, samotnym wśród ludzi. Ale trzeba, abyś im służyła, nie zważając na siebie, żeby zatroskanie swoje kierowała na ich biedę, zagubienie, cierpienie. Bo też cierpią, szukając po omacku i chwytając to, co nie ma wartości, co niszczy jakże często. Myśl o swoich braciach i siostrach i raduj się, gdy przychodzą do Ciebie. Nawet nic nie mów, nawet nic nie mówiąc, możesz dać im tak wiele. Możesz dać im mnie, który w Tobie jestem i pragnę zbliżyć się do każdego. Z psalmu 65, wers 3, 4 i 5. Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz, mieszkał w Twoich pałacach. Niech nas nasycą dobra Twego domu, świętość Twojego przybytku. Twoja sprawiedliwość odpowiada nam cudami, Boże, nasz Zbawco, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. Kropka. Radosnego, dobrego wtorku, tuż po 9 godzinie. Pozdrawiam serdecznie. Przemek Marny Pyłek i Bogusia, żona Przemka.